Are you ready to seize the day? Witam was serdecznie, kochani, z tej strony Marcelu. Zapraszam was na nową serię na moim kanale, czyli gry to emocje, odszoty. Czyli same najlepsze sytuacje z moich streamów związane z Rainbow Six Siege i może innymi również gierkami. To się wszystko okaże. Odszoty, czyli krótkie, bardzo krótkie filmiki, które będą się pojawiały regularnie na tej playliście. Będzie śmiesznie, będzie emocjonalnie, będzie hardkorowo, będzie rage'owo i naprawdę czasami będzie skillowo. Tak to też będę umieszczał, więc chciałbym, abyście do tej serii podeszli w bardzo zdystansowany sposób. To są oczywiście tylko urywki z moich live'ów, takie, które są bardzo soczyste pod względem elementów, które w sobie zawierają. Ale z drugiej strony pamiętajcie, że gry to emocje i dla mnie to jest najważniejsze. I te odszoty są naprawdę hardkorowe czasami, czasami będą skillowe, co już dzisiaj wam pokażę. Czasami będą śmieszne, ale pamiętajcie, miejcie do tego dystans, bo ja też do tego mam i czasami warto się pooglądać z zapisu, jak to wygląda i może zmienić pewne rzeczy, może nie. Tak więc odszoty lądują na moim kanale. Bawmy się razem grami, pamiętajcie. Pamiętajcie również o tym, że podchodźcie do tego z dystansu, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Będę się starał mieszać również odszoty od innych streamerów, z tym, że pod warunkiem, jeżeli się na to zgodzą. Natomiast wszystkie osoby, które biorą udział w odszotach na moich streamach, gdzie ja jestem główną osobą, muszą pogodzić się z tym, że w takich odszotach będą po prostu brały udział i nie będę nikogo pytał o zgodę. Jeżeli nie chcecie brać udziału w odszotach, to po prostu nie grajcie ze mną, to jest proste. Natomiast będę się pytał o zgodę, umieszczenie odszotów od streamerów, którzy są swoimi własnymi ikonami na danym streamie, tak, żeby to było jasne. Także pokrótce wam wyjaśniłem, na czym to będzie polegało. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, mam nadzieję, że będziecie oglądać, bo to odszoty też pokazują mój charakter, pokazują mojego skilla, pokazują też moje poczucie humoru. A rozpoczynamy dzisiaj od dwóch odszotów połączonych w jeden, czyli będzie skillowo. Ace na domku górskim oraz klacz na jachcie 1 w 4. Tak więc zapraszam was na pierwszy odcinek odszotów. Bawmy się dobrze. Do zobaczenia. Hej. Are you ready to seize the day? Fucking shit, come on! Yeah, Marcellus plays fucker seat! Oh motherfuckers, nie umiem grać tą grę, kurwa klecz! Kurwa, 4 fragi! Upierdoliłem 4 fragi, 5 fragów, ej, są jeba... Are you ready to siege the day? Czemu... Klaczer geek. No po mnie miała 70. Po mnie 40. Gaspcio, ty za szybko nią strzelasz tym pistoletem. Troszeczkę większe przerwy musisz robić. Kurwa. Nie, ale serio. Nie, ja też... Patrzcie, patrz tego bandita. Co Powinien zabiłeś? Dwa strzały zrobić tego. Rozłożyście i znowu dwa strzały. A ten bandit, co tam leży, nie? To on tak z tą śliną się tak bawi, nie? Tak patrzy w dół i tak... taką pięciometrową, nie? Jeszcze jednego, bo to Mira chyba rozwaliła shotgunem. Więc no, tu na blisko. Nigdy nie wiedziałem, że to tam tu jest. Nice. Przedrąbimy szybko. No, masz dużo masz czasu.
Smoke ostatni, no. Dobra, dwóch już nie ma. Dwóch nie ma. Pewnie za reinforcami się. Tak, tutaj pod oknem, tym drugim. Pod oknem, a dobra. Zeskoczył na dół, wejdź na cel, zeskoczył na dół. I patrz się tego oczy. Zeskoczył. Drabinką. Drabinka. Jaki? Marcel. Ugrał. Ugrał. Ale cztery razy, drabinka.